Cześć, mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Przed Wami test kontrolera do NVIDIA Shield. I w ogóle chwilę porozmawiamy o kontrolerach, bo przecież to właśnie kontroler często bywa tym rewolucyjnym urządzeniem, które zmienia zupełnie rozgrywkę, jak na przykład ten oto kontroler od Nintendo Wii, który przecież przyniósł całą wielką rewolucję i chyba dopiero wtedy formalnie pojawił się podział na graczy casualowych i tych hardkorowych. Już trochę odeszliśmy od tej nomenklatury, ale w tamtych latach była ostra walka o to, że przecież na Wii nikt poważny nie gra, mimo że były takie świetne tytuły, już pomijam te nintendowe, ale jak na przykład Mad World od Segi czy Red Steel 2. Genialna gra, spędziłem przy niej po prostu godziny. Świetny FPS połączony ze sterowaniem, no grało się po prostu rewelacyjnie. Jestem dalej w szoku, że ten rodzaj sterowania w FPS-ach nie został jakby przedłużony, bo gra się praktycznie tak jak na myszce i klawiaturze. Ale wracając, ergonomia w padach pojawiła się dosyć późno, bo dopiero w połowie lat 90. Wcześniej graliśmy na przykład na takich klockach i trzeba powiedzieć sobie jasno, to nie jest wygodny kontroler, on też nie jest niewygodny, natomiast oczywiście w swojej prostocie, bo mamy tutaj tylko dwa przyciski do obsługiwania gry, no i oczywiście krzyżak, no był specyficzny. W latach 90. troszkę się to zmieniało, przy kolejnych generacjach konsol kontrolery wychodziły różne inne, ale właśnie najczęściej były przypisane swoją formą do danej konsoli czy do danego sprzętu, choć oczywiście były firmy third party, które robiły swoje kontrolery. Tu mam też taki ciekawy przykład na kontrolera do Sega Saturn, który się nazywał Terminator. No, w swojej formie, sami przyznacie, dosyć kontrowersyjny. No i tu dużo mówić, no, niewygodny. No nawet zobaczcie, jest różnica między kółkiem, gdzie jest krzyżak, a gdzie są przyciski. Różnica wielkości. Masakra. Ale takie to były czasy i generalnie grało się na tym, co było pod ręką. I nikt nie wybrzydzał, a ergonomia była gdzieś na dalszym planie. Zresztą to samo było po myszkach. Jak wrócicie sobie do myszek, które były do Amigi, kwadratowe, tam myszka typu czołg, no to ona też absolutnie niewygodna przy dzisiejszych kształtach ergonomicznych, czy w ogóle uwzględniając jakieś problemy, czy używanie wielogodzinne, zmieniły się. No właśnie, ale idąc do brzegu, spotkaliśmy się tutaj po to, żeby omówić kontroler NVIDIA Shield, a to jest kontroler, który jest dedykowany do sprzętu, podobnie jak wszystkie inne. Xbox ma swój kontroler dedykowany, PlayStation ma swój jako marka, Nintendo do każdej konsoli właściwie generuje zupełnie inny kontroler, bo te, które są w Sony czy w Microsoftie, w Xboxie są jakimiś rozwinięciami, jakby ewolucją tych, które były poprzednio. Nintendo idzie trochę inną drogą, taką bardziej oldschoolową, czyli właściwie wywraca wszystko do góry nogami, chociaż często, tak jak w przypadku Switcha i Wii, korzysta z technologii z konsol poprzedniej generacji, więc to się jakoś tam nam nakłada. No dobra, taki przydługi wstęp, ale trzeba było trochę o tych kontrolerach pogadać. Idziemy do testu, on będzie oczywiście trochę przegadany, bo ciężko to inaczej ukazać, ale będą może jakieś ładne ujęcia. Także zapraszam, pogadajmy sobie o kontrolerze do NVIDIA Shield i czy warto, oprócz tego wspaniałego pudełeczka, zainwestować także w ten bardzo ciekawy kontroler, który daje nam kilka możliwości, jakich nie oferuje nam żaden inny. Zapraszam. Oto i on, NVIDIA Shield Controller i jego test. Test, który oczywiście pewnie jest dla Was oczywisty, ale może kilka rzeczy okaże się, o których nie wiedzieliście. Będę trochę tak zerkał w dół, bo patrzę sobie na niego, bo jest całkiem ładny. Chociaż swoją formą oczywiście też dosyć kontrowersyjny. Ale idźmy sobie po kolei. Dlaczego NVIDIA zdecydowała się w ogóle na wypuszczenie własnego dedykowanego kontrolera? Ano właśnie dlatego, że Shield na początku sam w sobie był komercyjnie, marketingowo przedstawiany jako konsola do gry, jako konsola do grania w chmurze, jako konsola do GeForce Now. W tej chwili już troszeczkę odeszli od tej polityki i bardziej sprzedają go jako urządzenie multimedialne, a kontroler musimy kupić oddzielnie. No i właśnie, jest to dosyć drogi kontroler, jego cena to 299 zł na moment nagrywania, na czas nagrywania tego filmu. No więc jest to cena, w której spokojnie możemy kupić kontroler od Xboxa One, czy niewiele drożej, jak dobrze poszukamy, to i od PlayStation 5, nie mówiąc już o PlayStation 4. Więc jest to kontroler, który jest w takiej samej cenie jak popularne kontrolery, które są absolutnie kompatybilne ze wszystkimi chmurami. No więc co tutaj takiego wyjątkowego mamy, że warto zdecydować się właśnie na ten kontroler Shielda, a co takiego wyjątkowego w nim nie jest i co może Wam troszeczkę utrudnić albo przeszkadzać w długogodzinnym korzystaniu z samego kontrolera.
po kolei. Jeśli chodzi o zaletę, od tego sobie może zacznijmy, bo ich jest znacznie więcej niż wad, choć oczywiście wady mogą być problematyczne. Dla mnie jest jedna, która jest mocno problematyczna. Jeśli chodzi o zalety. Controller Shield to jest jedyny kontroler, który w tej chwili obsługuje połączenie bezprzewodowe z Shieldem i jednocześnie oferuje Wam wibrację oraz dźwięk przez obecny tutaj port jack. Jeżeli podłączycie sobie kontroler od Xboxa przez Bluetooth z Shieldem, on oczywiście będzie w pełni funkcjonalny, ale nie będzie wibrował i nie ma możliwości korzystania ze słuchawek podłączonych pod port jack, który jest w kontrolerze Xboxa. No i to są tak naprawdę dwie najważniejsze cechy, jeśli chodzi o sam gaming, bo sam kontroler jest wykrywany w aplikacjach jako kontroler od Xboxa i nawet pojawiają się grafiki przycisków od Xboxa, co niestety, to jedna z wad, bywa problematyczne, dlatego że grafiki na samym padzie od Shielda są inne. Mamy tutaj u dołu trzy przyciski, które są jakby przyciskami dedykowanymi do Androida, więc tam wstecz, wróć, home, no i te przyciski są zmapowane pod te Xboxowe. No i na początku możemy być trochę zmieszani, to znaczy nie wiadomo do końca, który przycisk wcisnąć, no bo ma on inne logo, inną grafikę i mi się zdarzyło na początku wcisnąć ten, który oczywiście był odpowiedzialny za wychodzenie do menu, no bo jakżeby inaczej. Dodatkowo z takich rzeczy nietypowych, tutaj po środku widzicie jest taki błyszczący czarny panel i to jest panel dotykowy. To jest panel dotykowy, który możemy używać w grach androidowych, a także do obsługi Shielda możemy nim podgłośnić i ściszyć sobie dźwięk, co jest bardzo wygodne. Generalnie kontroler ma wszystkie funkcje kontrolera pilota, więc możemy z niego swobodnie korzystać, nie musimy mieć pilota pod ręką, bo mamy tutaj wszystkie opcje. Przycisk NVIDII służy do parowania, ale także możemy go nacisnąć i korzystać z asystenta Google, który działa, no tutaj już jakby wiadomo w ramach samego Shielda, więc jeżeli mamy potrzebę zapytać o coś asystenta, bądź integrować go z innymi rzeczami typu Smart Home, to nie ma takiego problemu, możemy korzystać z całego kontrolera, to jest mikrofon, więc spokojnie też jest w pełni funkcjonalny i w pełni autonomiczny, jeśli chodzi o te funkcjonalności, więc tu nie ma problemu. Podobnie jakby z jakością wykonania, ona jest bardzo przyzwoita. Na siłę musiałbym szukać jakiegoś szczepiania się, może przydałyby się trochę głębsze triggery, ale to wiecie, już też preferencje własne, więc jeśli chodzi o przyciski, o analogi, wszystko jak chodzi i działa, jest ok. Natomiast same wady, no i tutaj jest ich kilka i dla mnie jedna najbardziej problematyczna to jest kształt samego kontrolera. On jest dosyć mały, jest mniejszy niż inne kontrolery, które dzisiaj są na rynku, ale nie jest mniejszy tylko w takiej formie jakby objętości dookoła, ale jest też węższy. Jest to prawdopodobnie mimo wszystko spuścizna po Shieldzie Portable i to, że jest to po prostu taki półprzenośny kontroler. No i przez to, że jest on mniejszy, to trochę inaczej układam na nim palce. I teraz tu możecie zobaczyć, te dwa palce idealnie wypadają w miejsce tych zagięć u mnie. No i przez to, że kształt, tu pewnie nie będzie ciężko to zauważyć, to jest takie lekkie wybrzuszenie, które idealnie wypada na tą część mojego palca i po kilkudziesięciu minutach grania można dostać szału. To znaczy mnie po prostu w tym miejscu zaczynają boleć palce. I muszę kombinować z ułożeniem palca na kontrolerze w trochę inny sposób niż zazwyczaj. Więc to oczywiście, wiecie, jest bardzo osobiste, bo to zależy od długości palca, wielkości dłoni. Natomiast warto to sprawdzić, czy nie ma się takiego kłopotu, bo dla mnie osobiście jest to spory kłopot i wkurza. Wiecie, jak mam jakąś krótką sesję do ogrania, to ok, ale w momencie, kiedy mam dłużej pograć, zastanawiam się, czy na pewno to jest ten kontroler, który chcę chwycić w dłonie. Oczywiście kontroler jest ładowany, ma zintegrowaną baterię, ładujemy go kabelkiem typu micro USB i szkoda, że nie USB-C, no ale ten kontroler wyszedł w czasach, kiedy standardem był właśnie taki port, no i miejmy nadzieję, że niedługo będzie jakieś odświeżenie, bo generalnie przydałoby się odświeżenie, a jeśli mam być szczery, to oczywiście przydałoby się odświeżenie, które pozwoliłoby nową wersję, więc trzecią, bo to jest druga wersja kontrolera, pierwsza była inna, obła, zrobimy kiedyś jakieś odcinki retro, jeśli chodzi o cloud gaming, na pewno do tego wrócę. Natomiast generalnie przydałoby się jakieś odświeżenie i po prostu zastosowanie technologii takiej, którą mamy na Stadii, żeby kontroler przez Wi-Fi łączył się bezpośrednio z serwerami GeForce Now i obniżał opóźnienia w połączeniu z tym, co mamy w tej chwili, to byłoby rewelacyjne rozwiązanie. Więc tak, jest ładowany, bateria zintegrowana, trzyma kilka godzin. Mi jest ciężko powiedzieć, czy jest to 4, 5 czy 8, bo ja nie siedzę tak długo, znaczy nie mam takich długich sesji, więc nigdy mi to nie przeszkadzało. Podobnie zresztą mam w kontrolerze Stadii, który podobno ma dosyć mało odporną baterię na długie sesje,
ale mi się nigdy nie zdarzyło, żeby w trakcie rozgrywki się rozłączył, więc nie byłbym tutaj wiarygodnym źródłem. Dla mnie w pełni wystarczająca stacza spokojnie na kilka godzin rozgrywki. Nie będzie tak, że usiądziecie i zaraz się rozładuje. Natomiast trzeba go tam gdzieś pilnować, bo on jest trochę w takim jakby stanie czuwania cały czas. Nie da się go wyłączyć, więc ta bateria, jak on leży sobie na półce, troszeczkę się zużywa. Więc może być tak, że odłożycie go na półkę na dłuższy czas, na przykład, nie wiem, po miesiącu bierzecie kontrolę od Xboxa i on jest właściwie tak samo naładowany, bo jest po prostu wyłączony. A ten działa trochę jak pilot i no i jak bierzecie go po miesiącu, to może być tak, że z tej baterii zostało tam niewiele, więc warto o tym pamiętać. Dodatkowo analogi, sam układ czy krzyżak. Krzyżak mógłby być większy, on jest tu trochę mały, no ale jest to oczywiście spuścizna tego, że jest to kontroler ogólnie mniejszy i ogólnie no w takiej po prostu formie, a nie innej. Co więcej, analogi. Układ jest taki sam jak na kontrolerze PlayStation i tutaj podobnie, jest to preferencja własna. Ja wolę układ, jaki ma kontroler od Xboxa, bo jest on po prostu bardziej naturalny. Z tej lewej gałki analogowej korzystamy częściej, właściwie cały czas. No i mi osobiście taki układ odpowiada bardziej. Natomiast domyślam się, szczególnie po sprzedaży PlayStation, że większości z Was zapewne to nie przeszkadza, więc tutaj jest ok. I tak samo jakby rozkład analogów czy komfort ich używania, mimo że jest to kontroler mniejszy, jest w porządku. Tutaj nie ma co się jakoś specjalnie czepiać. Co więcej, no, kontroler łączy się poprzez Bluetootha 5.0, więc jest to już jakby najniższy poziom opóźnień, wszystko działa szybko, stabilnie i przy dobrym połączeniu z internetem naprawdę nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o samą rozgrywkę. Gry działają płynnie, nie generuje tutaj żadnych dodatkowych opóźnień ten Bluetooth. Na to oczywiście, co Bluetooth oferuje, bo gdyby było to połączenie Wi-Fi, to cieszylibyśmy się bardziej. Dodatkowo funkcjonalności tych trzech przycisków androidowych są rozpisane na stronie NVIDII. Jeżeli macie ten kontroler i jesteście ciekawi, no bo to jest tak samo jak na urządzeniu Android, przytrzymamy przycisk Home, przyniesie nas do widoku na aplikację, przytrzymamy przycisk wyjścia, to przyniesie nas do ustawień. Generalnie można sobie tutaj trochę to poćwiczyć i tak jak mówiłem, w pełni zastępuje nam to, co oferuje nam pilot. Chociaż teraz się zastanowiłem, czy na pewno, że nie ma możliwości... Tak, chyba nie ma możliwości skalowania sztucznej inteligencji przyciskiem, bo tutaj możemy to zrobić. Musiałbym to sprawdzić. No i oczywiście nie mamy przycisku Netflix, więc jeżeli mamy taką potrzebę, to też jest inaczej. No więc nie w pełni. Natomiast oczywiście do takiej podstawowej obsługi Shielda bez problemu możemy go używać i nie ma tutaj większych przeszkód. Co więcej, no przy długim używaniu nie zauważyłem żadnych problemów, bo widziałem w komentarzach pod testem samego Shielda, że piszecie, że nie jest to tak fajnie, że bywa, że się zrywa dźwięk, że coś przerywa. Nie spotkałem się z tym w trakcie swoich testów, natomiast widziałem, że Wam się takie rzeczy zdarzały, więc być może były jakieś problemy chwilowe. Jeżeli jest problem z siecią, ja na przykład grałem na Stadii, to kontroler Stadii działał wyraźnie lepiej ze Stadią niż ten, właśnie w kwestii dźwięku czy jego jakości, to było odczuwalne. No ale kontroler Stadia działa na zupełnie innej zasadzie, więc akurat w tym wypadku ciężko go porównać. No i oczywiście trzeba pamiętać o tym, że kontroler Stadia nie daje nam możliwości poruszania się po menu samego Android TV, bo jest to kontroler, który jest połączony tylko z Waszym klientem Stadia. Zaleta jest taka, że połączy się z każdym klientem Stadia z rzędu urządzenia. Wada jest taka, że tym urządzeniem nie jest w stanie sterować, no bo jakby jest połączone wewnątrz w aplikacji. Tutaj tego problemu nie ma i kontroler od Shielda obsługuje nam zarówno jakby każdą warstwę. Możemy grać w gry, możemy także używać go jakby te kilka pięter wyżej. No i właściwie tyle. Z Shieldem. Bo oczywiście kontrolera można używać także na przykład na PC-cie, podłączując go na kabelkiem i to też nie jest kłopot. Ale, tak jeśli mam być szczery, to chyba nie ma sensu kupować go, jeżeli nie macie Shielda. To znaczy jest to kontroler dedykowany nie bez powodu. Te przyciski w tym androidowym układzie, czy właśnie przez asystenta Google, mikrofon, wibracja, czy dźwięk, no to są argumenty za i bezapelacyjnie, jeżeli jesteście posiadaczami Shielda, to warto rozważyć zakup takiego kontrolera po to, żeby właśnie te funkcjonalności mieć, cieszyć się nimi, no i przede wszystkim, żeby się wygodniej grało, wygodniej w sensie tych jakby dodatków do samej rozgrywki, bo jeśli chodzi o komfort samego używania kontrolera, to warto, szczególnie jeżeli macie większe dłonie, no warto sprawdzić, czy rzeczywiście on Wam dobrze w tych dłoniach leży, co może być problematyczne, bo dostępność ich bywa różna, w stacjonarnym sklepie, no ja się chyba jeszcze nie spotkałem, żebym widział, jak leży na półce. No ale
może będzie okazja, albo szansa. No albo możecie kupić online i potem ewentualnie oddać. To też jest zawsze jakaś opcja po sprawdzeniu, jak Wam leży w dłoniach. I właściwie tyle. Możemy iść do podsumowania kontrolerowego. Myślę, że udało się temat wyczerpać w jakimś stopniu. No i to tyle, jeśli chodzi o test tego kontrolera. Właściwie omówienie, bo wiecie, test kontrolera, moglibyśmy zrobić test porównawczy do wszystkich kontrolerów, ale wtedy no, nie miałoby to większego sensu, bo dobrze wiemy, że jest to kontroler dedykowany do Shielda i właściwie tylko w tej sytuacji będziecie go zwracać. Oczywiście, jeżeli macie inne pudełko typu Android, na przykład Xiaomi, to też jest fajny zakup i warto go rozważyć. To nie jest tak, że jest on stricte dedykowany do Shielda i koniec świata. On oczywiście też z Shieldem jakby integruje się najlepiej, ale z każdym androidowym pudełkiem czy telewizorem będzie działał fajnie, więc też jest to jakiś taki no, pole do zarządzania czy rynek do wypełnienia, bo tak naprawdę jest to w tej chwili jedyny taki markowy kontroler, który wspiera w 100% Android TV. Wszystkie inne rzeczy są ok, no ale chociażby ze względu na ten panel dotykowy, który pomaga przy aplikacjach, czy przyciski funkcyjne, no zawsze jest łatwiej. Sama wielkość, forma, no już wszystko właśnie omówiłem. Zwróćcie uwagę, że kontroler od Switcha jest podobnej wielkości, jest odrobinę węższy, natomiast przez to, że jest jakby wpięty w ten swój stelaż, no to lepiej leży w większych dłoniach, bo jest po prostu grubszy. I to jest to, co mówiłem, że jakby ten kontroler nie tyle jest mały w obwodzie, co jest dosyć wąski i to troszeczkę komplikuje sprawę, jeżeli mamy większe dłonie. Ale to moje odczucia. Jakie będą Wasze? Dajcie znać. Jeżeli korzystacie z kontrolera Nvidia Shield, no to oczywiście czekam na uwagi i komentarze. Jestem ciekaw Waszych opinii. No i oczywiście innych rzeczy, bo na pewno macie jakieś doświadczenia zupełnie inne niż ja, więc warto się nimi podzielić ze wszystkimi. I tyle. Za tydzień, w środę, muszę się przestawić. Test Shielda, to znaczy test. Walka, ring, MMA. To jest takie popularne wśród młodzieży, czyli nie wśród nas. Będzie Shield kontra Xbox Series S. Shield oczywiście w planie 3080 i to jest dosyć istotne, bo porównanie Xbox Series S z GeForce Now jako taką usługą w planie Priority już jest na kanale. Natomiast teraz skupiamy się w pełni na planie RTX 3080 i na urządzeniu Nvidia Shield kontra Xbox Series S. A za dwa tygodnie Xbox Series X. I to tak naprawdę najpotężniejsza walka pokaże nam, w jakim miejscu w tej chwili jesteśmy, jeśli chodzi o cloud gaming, a w jakim miejscu są w tej chwili konsole, testując oczywiście najmocniejszego przedstawiciela, a więc najmocniejszą konsolę Microsoftu i w ogóle najmocniejszą konsolę, jaka jest w tej chwili na rynku. I tyle. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pograjcie sobie trochę. Cześć!